Panowie marszałkowie, pani minister, panie ministrze, drodzy posłowie, posłanki 21. sesji Parlamentu Dzieci i Młodzieży. Ja mam zaszczyt i przyjemność stawać przed Parlamentem Dzieci i Młodzieży po raz 7. I zawsze serce mi się raduje, kiedy widzę młodych ludzi pełnych energii, przyjeżdżających z ogromnym optymizmem, z wiarą w to, że sprawy bierzecie w swoje ręce, zmieniacie rzeczywistość. I cieszę się, że ta rzeczywistość faktycznie się zmienia. Że po 25 latach funkcjonowania na świecie Konwencji o prawach dziecka obchodzimy 25. rocznicę. Rocznicę najważniejszego, powstania najważniejszego na świecie dokumentu, który został wymyślony przez naszych rodaków. Wymyślony, zaprojektowany, przekonaliśmy do tego resztę świata. Do niedawna jeszcze tylko dwa kraje były, które go nie ratyfikowały, więc absolutna większość i akceptowalność to była Somalia i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Somalia już ratyfikowała. Czekamy na kolejne, ale ważne jest to, że prawa dziecka trafiły do tej rzeczywistości światowej, a że są tak bardzo mocno obecne w naszej rzeczywistości. A że ta rzeczywistość z jednej strony legislacyjna, to jest to, co dzieje się tutaj na tej sali, tu obradują posłowie, że ta rzeczywistość się zmienia, że tak dużo pozytywnych zapisów znalazło się w aktach ustawowych. Nie wiem, czy wiecie, ale jedno z najważniejszych praw, które wymienia polska młodzież, gimnazjaliści i średnia szkoła, w prawie 90% to jest prawo do wyrażania własnego zdania. To jest prawo do prywatności i możliwości wypowiedzenia się. To prawo zostało zapisane w Konwencji o prawach dziecka w artykule 12. Ale najpiękniej ze wszystkich dokumentów, jakie znam, zostało zapisane w 72 artykule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ono jest bardzo powszechne, dające bardzo duże możliwości. Tylko z tych możliwości trzeba korzystać. Te możliwości muszą być wdrożone do naszej rzeczywistości. Cieszę się także, że jakby idąc na wprost z 72 artykułu stosuje się w naszej rzeczywistości takie superflu i przekłada to prawo do poszczególnych dokumentów. Przez panią minister do ustawy o systemie oświaty, przez pana ministra do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. To nastąpiło w zeszłym roku. Ale jest druga płaszczyzna, to jest ta płaszczyzna praktyczna. Trzeba z niego korzystać. Wy musicie o nim wiedzieć, musicie mieć tę możliwość, musicie się jej dopominać. I to, co powiedziała pani premier, i trzeba także mieć odwagę. Też trzeba wyrażać siebie. I tu jedna uwaga. Prawa dziecka to nie przywileje. To nie jest coś, co wam się należy tylko wtedy, kiedy jesteście grzeczni. To nie jest coś, na co trzeba zasłużyć. To jest coś, co wam się należy tylko i aż dlatego, że jesteście w tej kategorii dzieci, młodzież, osoby do 18 roku życia. I równolegle pamiętając o korzystaniu z tych praw, musicie pamiętać też o ogromnej odpowiedzialności. Odpowiedzialności za siebie, za drugiego człowieka. Kiedy wyrażam siebie, pamiętam, że ja mam prawo do godności, ale prawo do szacunku, jak mówił Korczak, ale kolega, koleżanka, nauczyciel, rodzic, minister, marszałek, każdy też ma to prawo. I też trzeba go bardzo mocno przestrzegać. Ten świat będzie uporządkowany, będzie życzliwy, będzie optymistyczny, kiedy każdy zacznie go tworzyć w taki sposób, zaczynając od samego siebie. Tego wam bardzo życzę, żebyście o tym pamiętali, zwracając się do każdego. Można się różnić, ale można się pięknie różnić. Można się spierać na argumenty. Siła argumentu jest naprawdę wartością. Argument siły może niekoniecznie. Tak na koniec przypada mi dzisiaj występować przed wami w rocznicę też 15-lecia powołania Instytucji Rzecznika Praw Dziecka. Państwo polskie, polski parlament, polski rząd zdecydował się, że chce mieć strażnika, który będzie przypominał o tym, co dla was najważniejsze. Staram się to robić, odkąd ja jestem rzecznikiem, moi poprzednicy też się starali. Jednym z takich elementów jest przedstawianie
panu marszałkowi Sejmu, panu marszałkowi Senatu i całej Izbie informacji o stanie przestrzegania praw dziecka i uwagach o stanie przestrzegania praw dziecka, zwracając uwagę na te najistotniejsze, najważniejsze. Zrobiłem to już w dorosłej Izbie. Pozwolicie, że dzisiaj także rozliczę się przed Parlamentem Dzieci i Młodzieży i na ręce waszego marszałka przekażę ten obfity dokument. Zachęcam do zapoznania się. Na wasze ręce chciałbym wszystkim dzieciom, całej młodzieży życzyć, żebyście współuczestniczyli, współtworzyli i mieli takie poczucie realnej sprawczości, dobrego, przyjaznego świata dla nas wszystkich. Wszystkiego dobrego.